Ten pan, który znajduje się za mną, nazywa się Leonidas, czyli osoba, która wraz z Xerxesem stoczyła bitwę w wąwozie Termopile, czyli właśnie tutaj, gdzie się znajdujemy. I jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy Spartan było naprawdę 300, oglądajcie ten odcinek. Dzień dobry, grecki dniu numer 2. Dwa albo trzy, bo w zasadzie jest przed pierwszą w nocy, będę troszkę szeptał. Jest noc i za chwilkę przyjedzie autokar, wyjeżdżamy do Aten. Jest kawałek. W recepcji pan przygotował mi jedzonko. Wałwa na drogę, czuję się jak w podstawówce. Będzie wycieczka. Idzie w pani pod koła. Jeju, jeju. I teraz 20 minut idziemy busikiem do autobusu, przesiadamy się i już prosto do Aten. I podjechał autobusik, wsiadamy! Po drodze do Aten zatrzymujemy się w wąwozie Termopile. No i pewnie niektórzy z was już zaczynają kojarzyć tą nazwę, a na pewno większość z was kojarzy tego pana. Leonidas. No właśnie, jest to osoba, która wraz z Xerxesem w 480 roku, o ile dobrze pamiętam, stoczyła walkę w Termopilach. No i na podstawie tego wydarzenia nagrano film 300 Sparta. Ale jaka była prawda? Oczywiście w filmie przedstawione jest, że armia, którą zebrał Leonidas, było to 300 najwybitniejszych żołnierzy, czyli właśnie 300 Spartan. Natomiast wojsko, jakim władał wtedy Leonidas, było to prawie 7000 osób. Regularna bitwa toczyła się prawie przez 2 dni i żadna ze stron nie pokazywała szali zwycięstwa na swoją stronę. Natomiast w momencie, gdy Spartani zostali zdradzeni i zostało pokazane przejście z drugiej strony wąwozu, zostało tak naprawdę 298 Spartan, którzy do samego końca swoim życiem, jak i ciałem bronili tego przejścia. Sam wąwóz Termopile znajduje się zupełnie z drugiej strony pomnika, czyli tutaj. I jeszcze jedną ciekawostką jest to, że to miejsce, gdzie się znajdujemy, właśnie tutaj kiedyś było morze. Ono cofnęło się parę kilometrów w tamtą stronę. Tutaj znajdowały się statki, którymi Persowie podpływali pod sam wąwóz. No i godzina 6. Wysiadamy w tym momencie dopiero pod parlamentem. Przede wszystkim to jest grób nieznanego żołnierza upamiętniający 400-lecie niepodległości i właśnie co godzinę trwa tutaj zmiana tej warty. I sierżant dba o to, by ci żołnierze wyglądali idealnie i ich tam poprawia, właśnie tak jak przed chwilką. Drugi przystanek w Atenach to pod stadionem. Stadionem, który praktycznie dał zalążek cywilizacji olimpijskiej. 800 lat przed naszą erą tu były organizowane pierwsze igrzyska olimpijskie, igrzyska na początku korynckie, gdzie za wygraną każdy otrzymywał listek oliwny, a potem tu wkroczyli Rzymianie i zaczęli wpuszczać na areny zwierzęta, które niestety zabijały ludzi. Na stadionie tym mieści się prawie 70 tysięcy ludzi i już niedługo zagrają tutaj skorpionsi. To również tutaj kończy się bieg maratoński, 40 km stąd się zaczyna. Dzisiaj te Ateny będą bardzo na szybko. Jesteśmy tutaj autobusem i zwiedzanie to praktycznie takie miasto w pigułce. Mam nadzieję, że nie będzie to za szybko i zbyt duży przesyt. Z tej strony zatrzymało mnie światła, a ruch uliczny w Atenach jest bardzo duży. Jeszcze tak szybciutko dodam wam tylko, że ten stadion został w 300 roku przed naszą erą rozebrany, a w 1800 bodajże 60 zbudowany na nowo, więc prawie 2000 lat go tutaj po prostu nie było. Trzeci punkt jest to Akropol i to, co znajduje się tu za mną, jest to kolejka. Jest godzina 8:03 i w zasadzie już powinni otworzyć kolejkę, ale jest to Grecja. Jeszcze troszkę się spóźniają. Kolejka będzie otwarta, było tu wejście przez gaj oliwny i po drodze zapytaliśmy policję, czy można latać dronem. Ponoć można. Na samym początku, podchodząc pod Partenon, idzie się przez gaje oliwne, a po prawej stronie mija się Odeon, czyli taki starożytny teatr, w zasadzie miejsce, gdzie narodził się teatr.
a nazwa Odeon podchodzi od greckiego słowa odeos, czyli śpiewać. I było to miejsce kulturalne i do dzisiaj koncertują tu największe sławy, takie jak Vanessa May, Jennifer Lopez albo Celine Dion. Stąd już powoli roztacza się piękny widok na Ateny, ale jak sami widzicie, jest tu masa ludzi, a jest to dopiero początek. 8:40. To wzgórze, które widzicie tam, nazywa się Areopag. Nazwa od Aresa, boga wojny. Tam też narodził się, maturzyści teraz, uwaga, sąd skorupkowy, czyli ostracyzm, a w następstwie później przemawiał tam święty Paweł. Wchodząc do góry na Partenon, w zasadzie można go rozróżnić na dwie strony. Prawa, czyli ta teraz, co znajduje się za mną. Tu była świątynia bogini Nike, czyli bogini sprawiedliwości. Był to posąg wykonany z drewna, złota i kości słoniowej. Niestety do tej pory nie przetrwał. Po lewej stronie tutaj trzymano obrazy. No i przede wszystkim kupowano różnego rodzaju posągi, żeby złożyć je też w ofiarze, wchodząc na górę do świątyni. No ale wchodząc już bezpośrednio na samo wejście, jak widzicie, kolumny koryńskie, sam dach niestety nie przetrwał, ponieważ w XVII wieku Turcy przetrzymywali tutaj proch strzelniczy. A jak wiecie, z prochem strzelniczym nie jest łatwo i łatwo doprowadzić do tragedii. Była burza, uderzył piorun, dach, proch, piorun, no i tego dachu nie ma. Jak widzicie, Partenon nie zachował się w całości, w zasadzie brakuje mu wielu kolumn i dachu. Z ciekawostek, został on wzniesiony zaledwie w 15 lat i budowali go partiami. Po kawalątku układano to wszystko z marmuru z góry, którą troszkę później odwiedzę i sobie to zobaczycie. Cały ten marmur teraz jest żółtawy, ponieważ taki kolor po paru tysiącach lat uzyskał poprzez wpływ słoneczny. Wcześniej było tutaj całkowicie biało. Niestety cały Partenon był wielokrotnie niszczony zarówno przez Turków, co następnie go Grecy tutaj tak zostawili. Całe wzgórze było jedną wielką ruiną, ale to na znak tego, by pokazać, jak barbarzyńcy nie szanują bogów. A na przykład w XVIII wieku Brytyjczycy wszystkie płaskorzeźby, które tutaj były, i posągi, po prostu sobie zawłaszczyli, wykuli, no i zawieźli do Muzeum Brytyjskiego. Do tej pory żadnego z zabytków z Wielkiej Brytanii Grekom nie udało się odzyskać, bo cały czas tłumaczą się, że w Wielkiej Brytanii odwiedzi ich większa ilość turystów, no ale chyba problem w tym, że sami nie mają swoich zabytków. Co niektórzy już wiedzą, że lubię wspominać Chińczyków na wakacjach. Słuchajcie, tutaj znajduje się Erechtheion, czyli świątynia bogini Ateny. No i w zasadzie te wszystkie budowle tutaj na przestrzeni wieków zmieniały swoją funkcję. Grecy, Partenon, wiadomo, dla nich była to świątynia. Potem, gdy zdobyli to chrześcijanie, zrobili sobie tutaj kościół chrześcijański. Następnie, gdy najechali to Turcy, zrobili sobie tutaj meczet. Nazywało się to Hagia Sofia. Następnie została oczywiście przeniesiona do Bizancjum, do Konstantynopolu i obecnie znajduje się w Istambule. Natomiast Turcy, gdy zdobyli Erechtheion, zrobili sobie tutaj harem. No, co kultura, to kultura. Każdy budynek praktycznie tutaj nie posiada dachu, ponieważ podczas wielu wieków okupacji i wojen stało to zniszczone. Jako ciekawostka, w Partenonie dach był całkowicie zrobiony z marmuru. Wyobraźcie sobie te masywne bloki skalne, które ważyły setki ton. Ja do tej pory nie rozumiem, jak oni to wszystko układali. Jak widzicie tamtą górę, co jest pokryta mgłą, stamtąd przenoszono cały marmur właśnie tutaj, by wybudować cały Partenon. 17 km odległości. Dzisiaj będzie dużo ciekawostek. Cały Partenon składa się z 8 na 17 kolumn. I słuchajcie, wszystkie te kolumny nie są ustawione równo i jednakowo. Kolumny bezpośrednio po bokach, czyli te tutaj najbliżej, one są lekko pochylone do środka i do góry. Jeżeli by je wszystkie ze stron połączyć, to po długości 6,5 km zbiegłyby się w jedną dużą piramidę. Cała fasada, czyli to, na czym jest wybudowany Partenon, nie jest również płaskie, tylko jest leciutko pochylone, dzięki czemu z dalekiej odległości, kiedy to wzgórze jest obserwowane, cały Partenon wygląda idealnie. Natomiast długość, stosunek długości boków do jego szerokości wychodzi dokładnie 1,618, czyli liczba pi, złota proporcja, ciąg Fibonacciego. Pewnie też tutaj zaczynacie dostrzegać pewne zależności. Te koty to są wszędzie. Bezpośrednio wzgórza Partenon roztacza się naprawdę niesamowity widok na miasto Ateny. Miasto, które jest żywym muzeum, bo w zasadzie gdzie tutaj się nie poruszać,
Co kawałek są jakieś posągi, starożytne budowle. No zapiera to wszystko dech w piersiach. Jest to wszystko oczywiście niesamowite. Całe miasto posiada 4 miliony ludzi, także jest to potężna metropolia. I sobie zobaczcie, przejedziemy kawałek dalej i na przykład tam znajduje się starożytna świątynia Zeusa. Cały czas w tych miejscach toczą się prace konserwatorskie i w zasadzie zmieniają się one ekipy co 10 lat ze względu na nową technologię. Teraz na przykład ściany były odnawiane, brudnik był usuwany za pomocą lasera. A to jest na przykład to drzewko oliwne, które zostało podarowane na Partenon przez bogini Atenę. Chodząc tak tutaj trzeba bardzo uważać, bo te wszystkie skały są tak śliskie. No przez 2-3 tysiące lat to się wszystko wyślizgało. Szczerze to chyba bardzo dobrze, że przyszliśmy tu z samego rana, bo teraz liczba turystów... Oj, oj. A zobaczcie tam na dole. Jest żółw grecki. O tutaj. Duży. Ta kunta węgra kechlomia żu. Ja ty powundę dynata. Ta kunę tanfy marazja żu. I to jest chyba Leonidas. Moi drodzy, witam was serdecznie z Zatem i na obejrzenie tego odcinka zapraszam przede wszystkim maturzystów, którzy będą mieli możliwość spotkać się w tym roku z mitologią. I tym samym podróżując dookoła centrum Aten trafiliśmy na targ, który rozciąga się tutaj wzdłuż centrum. Można tutaj trafić masę różnego rodzaju prezentów, od breleczków, koszulki i chyba wszystko, co jest produkowane w Chinach, a można kupić na tego typu targach. Słuchajcie, 2 euro za kilo oliwek. No śmieszna cena. Piękne czereśnie, jak i piękne truskawki. Wszystko po 2 euro. A oczywiście, jeżeli odwiedzicie Grecję, to nie możecie nie spróbować ich jedzenia. Najczęstszą przekąską, jaką można wziąć na ulicach na street foodzie, jest to pita gyros, czyli coś na wzór naszego kebaba zawinialnego w cieście. Oczywiście w środku jest mięsko i frytki posypane papryką, a druga odmiana wegetariańska falafel, czyli w środku kotleciki z cieciorki. Na dalszą drogę po targu wziąłem jeszcze sobie cappuccino freddo, czyli kawę mrożoną, ale 100% arabika jest tak mocna, że będę chyba po niej chodził po ścianach. Jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, bo to już jest koniec tego odcinka, zostawcie łapkę w górę. Nowe osoby koniecznie zapraszam do subskrypcji.
Następne odcinki z Grecji też macie tutaj po boczkach, także zapraszam was również do obejrzenia. Trzymajcie się, piona. I cześć!